Witajcie kochani, dzisiaj odpowiedzi usłyszycie na pytania zawarte w tytule. Równo rok temu kręciłam film jak uzyskać maksymalny plon z pomidora. Dotyczyło to konkretnego pomidora, no na przykładzie maniaka maninowego, to jest pomidor karłowy, samokończący i wtedy namawiałam was, żebyście zostawiali jak najwięcej liści, jak najwięcej kwiatów i pozwolili tym kwiatom dojrzeć, obrywając te, które już dojrzały pomidorki. A tu mamy przeciwny zupełnie przypadek, to znaczy sytuację. Mamy pomidor wysoko rosnący, na konkretnej, tu wam pokażę odmianie, on tu już ma w tej chwili ten 1,40 m, 1,30 m. I takie pomidory w gruncie zazwyczaj wydają 6 pięter owoców. On ma już 3 piętra zawiązane. To jest pierwsze grono mniejsze, drugie jest większe i trzecie jest tutaj. Jeżeli chcemy, przy sprzyjających warunkach, oczywiście pogodowych, kiedy nie będzie dużo deszczu, kiedy nie dopadnie go zaraza ziemniaczana, czy nie przyjdą zbyt wcześnie mrozy, to my możemy doczekać więcej niż tych 6 gron. No ale żeby to osiągnąć, to trzeba odciążać ten pomidor, tak? Czyli zrywamy kolejne grona, które nam dojrzewają wcześniej. I to zazwyczaj pomidor ma także albo pojedynczo dojrzewa, to widzicie sucho, mimo tego, że był pryskany już trzykrotnie wapniem, ale to jest jedyny taki owoc. Jeżeli chcemy to grono zerwać w całości, bo jeżeli my odetniemy w całości takie grono, to ono będzie dłużej nam leżało. Tak, mamy dużo takich pomidorów, zależy nam na tym, żeby jak największe były te owoce na gronie, żeby się równomiernie nalały, żeby zerwać. No i w tym przypadku warto takie końcowe kwiaty, muszę to przytrzymać, bo mi się buja, czyli takie kwiaty, one są zapylone, bo mi się tutaj wszystkie zapylają. Tutaj macie takiego mikropomidorka, tu po tej suchej jakiegoś wydał takiego karaczana, ja tego karaczana to zostawię, ale wytnę te pozostałe kwiaty, tak, żeby no, pomidor już nalewał. Tutaj wycięłam owoc, to był owoc taki pęknięty wzdłuż z jakimiś nasionami na wierzchu, nie chciałam, żeby tam coś weszło, nie wiem co tam się stało. Trzecie grono na razie zostawiam. Ono się też tam powiązało, nie wszystkie jeszcze. I to samo zrobię na dole, na tym dolnym gronie, bo widzicie, on tu ma dosyć dużo jeszcze kwiatów, jeszcze są takie, które się nie rozwinęły w ogóle. O, przepraszam, takie, które się nie rozwinęły, które dopiero się rozwijają i ja całą tą gałązkę skracam, tak? Chcę, żeby ta roślina mi nalała, dojrzała to grono tutaj w całości. Wtedy ja obetnę obydwa, jeżeli już oczywiście dojrzeją obydwa te grona i pomidor będzie miał, krzak będzie miał więcej siły na to, żeby wydać kolejne, bo tutaj jest to trzecie, widzicie, czwarte grono jest bardzo rozbudowane, piąte grono już widać, no ale do końca jeszcze hoho, jeszcze nie mamy lipca. I następnym takim przykładem to jest pomidor, znowu mam go bardzo dużo, bo aż 7 krzaków. Tak przestawię, tutaj widzicie jego owoce, to jest pierwsze grono. Na drugim pędzie, znaczy pęd się rozdwoił, to jest drugi pęd. Tu są też takie mikro pomidorki zawiązane już na końcach. Te jeszcze są nierozwinięte, ale widzę, że one już się nawet nie rozwiną. I ten mikropomidorek, i ja to wszystko usuwam, usunę to, bo postanowiłam też zerwać to całe grono, plus to drugie grono, które tutaj jest dużo mizerniejsze, a tu już oberwałam takie kwiaty żółte, kwitnące i ogłowiłam ten pęd, ponieważ ten pomidor ma tą tendencję do dzielenia się non-stop. Tu jest dalsza część pędu. I tak wam pokażę. Tu było grono kwiatowe, które ja usunęłam kilka dni temu. A tu był stożek wzrostu, który też usunęłam. Czyli nad tym gronem drugim
zostawiłam 3 liście i zależy mi na tym, żeby te pomidory jak najszybciej dojrzały. Tak, i żeby dojrzał również ten pomidorek, czyli te dolne. Zależy mi na tym, żeby te pomidorki dojrzały. To grono, co się naleje, to się naleje. Jeżeli no, się powiększą te, obydwa te pomidorki, które jeszcze zostawiłam, to dobrze. Jeżeli tylko ten, to ja wtedy go zrywam i obcinam cały ten pęd. Wtedy zrobię miejsce, no bo to są pomidory w donicach, wiecie. On tutaj się tak totalnie porozkrzewiał. Ma mnóstwo tam w środku owoców już tej samej wielkości. Więc skracam kolejne te odnogi. Po prostu zostawiam na wilku tylko 2 grona. Na wilku, na takim rozdwojonym pędzie. I wtedy warto. Wtedy mamy tak, po pierwsze większe owoce. Tak, bo ta roślina nie musi się skupiać, to znaczy ten dany, czy to pęd, czy to wilk, na to, żeby tam tworzyć następne kwiaty, czyli ona się skupi na tym, żeby te kwiaty nalać, te owoce nalać i żeby te owoce dojrzały. I mamy wtedy możliwość, że inne części tej rośliny, czyli pęd główny powiedzmy, wyda kolejne grona tej samej wielkości. A tutaj jeszcze wracając do tego właśnie skracanie takiego grona, gdzie wystąpiła ta sucha zgnilizna wierzchołkowa w dolnej części, to te kolejne pomidorki, które by się tu wiązały, są jeszcze bardziej narażone, bo to ona jest, ten wapń jest transportowany do kolejnych pomidorów, tak? Bardzo rzadko kiedy jest tak, że na pierwszym owocu z takiego grona pojawi się sucha wierzchołkowa. Jeżeli pojawi się na pierwszym, to prawdopodobnie pojawi się na wszystkich pozostałych. Ja je będę teraz, dzisiaj mamy piątek, jutro będę je czwarty raz. Wszystkie, tym razem samym wapniem będę je pryskała, no bo rosną na zewnątrz, no bo mają te potrzeby na wapń, o tym to ja doskonale wiem. Nie chcę tracić jeszcze pomidorów właśnie przez suchą wierzchołkową. Więc będę tym propionianem wapnia pryskała. Następny film, jeżeli byście chcieli, bo to w sumie już w tym filmie na tyle, będzie na temat nawożenia pomidorów. Skupię się głównie na donicach, bo wiadomo, że pomidory w gruncie no, mają większe możliwości zdobycia pokarmu niż w donicy, gdzie ta bryła korzeniowa i ta bryła ziemi jest ograniczona. Jeżeli chcecie taki film, no to zapraszam serdecznie. I na tym kończę. Dziękuję za uwagę. Buziaczki wam. Pa, pa.